Zbliża się jubileusz 50-lecia Telewizji Wrocław. Z tej okazji przygotowaliśmy cykl poświęcony historii naszego ośrodka. Dziś programy informacyjne. W podróż w czasie zabiera Państwa Albert Bystroński. Protoplastką dzisiejszych faktów była Panorama. W 1965 roku zastąpiona przez Transfokator. Nazwa raczej niefortunna. Rok później nadszedł czas rozmaitości. Na antenie Telewizji Wrocław rozmaitości ukazywały się 24 lata. Były typowym dzieckiem swoich czasów. Podjęte zobowiązania nie są ostatnim naszym słowem. Kampania sprawozdawcza obradowali na swojej konferencji sprawozdawczej członkowie. Odbyło się spotkanie Rady Tymczasowej. Dzisiaj w Legnicy obradował. Był w ogóle cenzor, który kontrolował, co wchodzi na antenę, jak wyglądają teksty, jak wyglądają materiały filmowe. Rozmaitości oprócz obowiązkowej partyjno-urzędniczej rzeczywistości pokazywały też kawałek realnego, raczej ponurego świata. Kładli kolektor z jednej strony, tu z drugiej strony zasypali rowy. Wyzwaniem dla rozmaitości były solidarnościowe strajki w 1980 roku. O godzinie 18 we Wrocławiu było pusto, bo były rozmaitości. Takiej siły oddziaływania chyba dziennikarze nie poczują już nigdy. To była chwila wolności. W 1981 roku wszystko wróciło do normy. Radziecki gość spotkał się m.in. z załogami tych zakładów. 8 lat później znowu wszystko się zmieniło. Tym razem na stałe. Zmieniły się czasy, zmieniła się telewizja. W 1990 roku pojawiły się fakty. Zdecydowaliśmy, że będzie coś nowego. Nawet nie pamiętam, kto rzucił hasło fakty, ale chwyciło. Pokazywaliśmy najważniejsze wydarzenia w regionie. Pokazywaliśmy, jak zmienia się Dolny Śląsk. Codziennie oglądało nas nawet 500 000 ludzi. Teraz jest nieco gorzej. Dzięki antenie dwójki, na której byliśmy obecni głównie z programem informacyjnym z faktami, nasz zasięg był wiele większy. Obejmował m.in. Kotliny Górskie. Po decyzji o zdjęciu nas z anteny programu drugiego, ten zasięg nam rzeczywiście drastycznie spadł. Nadal jednak jesteśmy tym dolnośląskim programem, który dociera z informacjami do największej liczby odbiorców w regionie. Fakty, Albert Bystroński.